witam serdecznie, Thermomix i Magdalenka. Kochani, kolejna inspiracja, będzie to dzisiaj obiad, więc wchodzimy sobie w mój tydzień i czekamy, aż się nam odpali. I szukamy sobie danie, czyli będzie to zupa pieczarkowa i danie na waronie. Dużo osób pyta mnie właśnie, jak przygotowywać dania na waronie, jak się to robi, jak korzystać z tej waromy. Często osoby nie wiedzą w ogóle, co to jest, więc ja dzisiaj Wam pokażę, jak wykorzystać właśnie waromę, aby przyspieszyć obiad i zrobić obiad dosłownie w 45 minut, czyli będzie zupa i drugie danie. Więc rozpoczynamy gotowanie. I mamy do naczynia miksującego. Ja tutaj mam naczynie po mieleniu pieprzu, bo wcześniejszy filmik na pewno zobaczycie. Mieliłam sobie pieprz, więc nie myłam tego naczynia. Wlewam sobie wodę. Oczywiście muszę wytarować wagę. 30 g wody. No, 50, nie przeszkadza. Włożyć koszyczek, czyli to jest koszyczek. Następnie 300 g pieczarek pokrojonych na pół lub pokrojonych na ćwiartki. Więc w zależności, jakie mamy pieczarki, po prostu sobie je przygotujemy. Ja je pokroję na 4, bo są dosyć duże. O. Mam przygotowane pieczarki w koszyczku, jest 302, więc idealnie. Przekręcam sobie koszyczek tak, aby go potem swobodnie wyjąć. Klikamy dalej, założyć pokrywę na naczynie miksujące i mamy 3 minuty, temperatura, waroma i obroty, tylko mieszanie łyżką. O, pieczarki nam się uparowały, delikatnie jeszcze. O, i mamy opróżnić naczynie. Naprawdę niewiele płynu już zostało. Klikamy dalej. I mamy 15 g oleju rzepakowego, więc wlewam sobie olej. Ok. Podgotowane pieczarki. I mamy założyć pokrywę, tak w tym momencie to wygląda, założyć pokrywę, ściągamy miarkę i mamy założyć osłonę przeciw rozpryskiwaniu, czyli zakładamy, zanim odpalimy Thermomix. I zresztą mamy też taką informację, mamy kliknąć, że to jest gotowe, czyli para będzie nam uciekała, a tłuszcz nie będzie nam strzelał po kuchni, więc przekręcamy, mamy 10 minut, maksymalna temperatura i tak zwane wysokie rumienienie. Tutaj mam przygotowane mięsko, zaraz sobie go przyprawię. Myślę, że będzie to sól, pieprz, papryka słodka, tak jak lubimy. I będziemy dodawać do pieczarek cebulkę i resztę składników. Teraz sobie, kochani, tutaj przyprawię mięso. Ja nie mam akurat tutaj w przepisie, jest indyk, ale ja mam kurczaka i nie przeszkadza. O. Więc papryka. Do tego pieprz. Świeżo zmielony, więc naprawdę jest aromat. Szkoda, że tego nie czujecie. O. I teraz sól. O, założę
założyłam sobie rękawiczkę, żeby wklepać, wmasować te przyprawy i przekręcam sobie teraz na drugą stronę. O. I ponownie sól. Oczywiście dajemy przyprawy takie, jakie lubimy, więc naprawdę nie musicie się trzymać stricte tych przepisów, bo to chodzi o to, że to my to będziemy jeść, więc ma to nam smakować. Thermomix nam tylko podpowiada, co możemy użyć, więc... No. Tu mamy jeszcze 4 minutki na rumienienie pieczarek do zupy. O, podstawy przyprawy. I w tym momencie możemy sobie zrobić podgląd i przygotować składniki takie, jakie nam będą potrzebne dalej do przepisu. Więc mamy cebulkę, ja już tutaj sobie przygotowałam. Za chwilę marchewka, korzeń pietruszki, seler i dalszy etap przepisu. Więc ja sobie przygotuję te... Przepraszam serdecznie, ale opcja z warzywami mi się nie nagrała, nie wiem dlaczego. Więc tutaj mam marchewkę, pietruszkę i seler naciowy, bo nie miałam selera korzenia, ale to nie przeszkadza. Więc i było 5 sekund, ustawienia 5. Możemy to jeszcze bardziej zdrobnić, ale myślę, że to wystarczy. Taka była informacja, że mogliśmy to dołożyć 2 sekundy, przepraszam. Czyli jeszcze raz wrócę, bo nie wiem dlaczego, po prostu mi się kamera wyłączyła. Więc tak, dodaliśmy, tu mamy pieczarki, dodaliśmy 100 g cebuli, następnie 60 g marchewki, korzeń pietruszki również 60 i 60 g selera. I to na obrotach 5 sekund było zmiksowane i mamy dalszy etap przepisu. Tutaj mamy dodać wodę. I tak, do zmiksowanych warzyw mamy dolać 1200 g wody. Więc dolewamy wodę. Więc jeszcze o, wystarczy. Mamy 2 łyżeczki koncentratu bulionu warzywnego lub kostki rosołowe. To jest bulion, który jest wykonany w Thermomixie. Oczywiście to jest jakby taki sztandarowy przepis, gdzie tak naprawdę w każdej kuchni powinien być zamiast tych naszych kostek rosołowych, więc dodaję sobie tutaj koncentrat. 3/4 łyżeczki soli lub łyżeczka przyprawy uniwersalnej, również wykonanej w TM, czyli to jest nic innego jak wegeta, więc dodam tylko wegetę, czyli tą naszą przyprawę, ze względu na to, że mięso jest przyprawione. Zaraz Wam wszystko pokażę. Pieprz nie będę dodawała, bo tu mamy naczynie, gdzie mieliłam pieprz. I teraz ta najważniejsza rzecz. Czyli zakładamy pokrywę. Tutaj mamy zupę pieczarkową. Oczywiście, no jeszcze nie przygotowaną, jeszcze nie ugotowaną. Następnie mamy na wkład waromy, do dolnej części, przepraszam, do dolnej części, czyli to jest cała waroma. Mamy dać 400 g fileta z indyka pokrojonego w plastry i zamarynowanego. Więc ja tutaj mam właśnie tego fileta i układam go. Nie, darowałam sobie, chcę zobaczyć, ile tego mięsa jest. O, i układam sobie filety.
O, tak, żeby nie wszystkie otwory były zakryte. Czyli staram się po prostu tak rozłożyć fileta. O, i tutaj już mam, w tym momencie mam 300, więc ja zrobię troszeczkę inaczej. Na wkład waromy dam resztę tego kurczaka. O, zamarynowanego. O, w ten sposób. O, i na resztę odstawię i zaraz Wam wszystko pokażę. I następnie mamy włożyć wkład waromy, czyli to, co włożyłam na tej drugiej części, i dodać 400 g warzyw mieszanych. Ze względu na to, że ja mam w tym momencie tylko brokuł, więc dołożę ten brokuł tutaj na dół, poukładam go na filecie. O. Myślę, że jeszcze tą jedną, pewnie sobie to ściągnę, że jeszcze jeden kawałek dam tutaj tego fileta. O. Tu mam brokuły, tu mam resztę fileta, a tu mam przygotowane ziemniaki. Czyli cały obiad, zupa plus dodatek do mięsa będzie na jednym źródle prądu. I tutaj sobie delikatnie przyprawię te ziemniaki. Dlatego nie soliłam zupy, bo wszystkie przyprawy, które są i w mięsie, i na ziemniakach będą po prostu sobie spływały delikatnie do zupy. O. Sobie jeszcze przemieszam. Ziemniaki mają nierówną taką nierówne kształty, więc para będzie się fajnie sobie swobodnie cyrkulowała. Ja jeszcze lubię do tego, czyli do ziemniaków, dodać natkę pietruszki. Więc sypię sobie suszoną natkę na ziemniaki, a później jeszcze świeżą pietruszką udekoruję. O, i zakładamy na misę, przykrywamy i mamy 20 minut, temperatura waroma, obroty wsteczne, żeby nam już się warzywa, które mamy w naczyniu, bardziej już nie pocięły. Więc ustawiamy. I tutaj mamy informację, że w tym czasie do kubka wbić jedno jajko, dodać do niego 2 czubate łyżki mąki, dokładnie przemieszać widelcem, zdjąć przystawkę waromy, nie zakładać miarki, przez otwór A. I mamy do tego, do tej zupy zrobić lane kluseczki, więc będzie naprawdę taki treściwy obiad. I teraz tak, w tym czasie mamy, mamy przygotować ciasto na kluski lane, więc rozbijam jedno jajko, tak jak jest tutaj w podpowiedzi. No. Do tego mam dodać 2 czubate łyżki mąki. Dodaję i to wymieszać dokładnie widelcem. Ja sobie taką trzepaczką to zrobię i przygotuję sobie ciasto na kluski lane do zupy pieczarkowej. I jest ciasto, jedno jajko, 2 łyżki mąki. Mamy ciasto przygotowane na lane kluseczki. Czekamy, mamy jeszcze 16 minut na ugotowanie się zupy i mięsa z ziemniakami i brokułem. I już mamy przygotowaną zupę. Już ściągnę naczynie, czyli ściągam waromę zawsze od siebie.
kaszer. I następnie mamy nie zakładać miarki. I 2 minuty temperatura 100. I przez otwór mamy wlać ciasto, czyli lamy kluseczki. Takie lane kluseczki. Świetnie. Nie trzeba ani soli, ani pieprzu. Jest idealnie. Co tutaj mamy teraz? Na pokrywie naczynia. Tu oczywiście mamy białko z mięsa, więc się nie przejmujemy. Ustawić kubeczek i dodać śmietanę, 12% tłuszczu, ja mam dawel, więc dodam taką. Co tutaj dalej? I dodać kilka łyżek zupy. Tutaj śmietany. Do naczynia mamy wlać śmietanę. Super. Co dalej? Jedną łyżeczkę natki pietruszki świeżej posiekanej. Więc ja sobie kurwię pietruszkę. Założyć miarkę, czyli pokrywę i miarkę, i 20 sekund obroty wsteczne, aby nam się to wszystko ładnie wymieszało. Tutaj mamy przygotowany termoserwer i zupę mamy przelać do wazy lub do jakiegoś tam naczyń. Ugotowane na parze mięso i warzywa przełożyć na talerz do serwowania odstępu. Czyli tu przelewamy zupę. Zobaczcie, cały gar zupy. O. Są osoby, które mówią, że w Thermomixie tylko zupy krem. No, tak się... Akurat tak nie jest. Zobacz, takie cząstki, jakie były pieczarek i warzyw, takie po prostu pozostały. Więc to sobie przykryję, żeby nam nie wystygło. To są, jest termoserwer, który można również zakupić na sklepie. I teraz mamy do naczynia miksującego dodać 150 g zupy pieczarkowej. Już jestem, czyli mam 150 gram tej zupy. Będziemy robić
pewnie sos do mięsa. 50 gramów śmietany. Założyć pokrywę. I mamy 30 sekund miksowania. I mamy przygotowany sos do mięsa. I teraz mamy mięso i warzywa polać właśnie tym sosem. I danie gotowe. Także zapraszam serdecznie do kontaktu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany białym lub czarnym Thermomixem, ma możliwość do 2 września zakupić. Także pozdrawiam i życzę miłego dnia.